Co to znaczy być Polakiem? Moja droga do bycia Polakiem była długa i niełatwa. Gdy zostałem ojcem, wiedziałem, że moje córki, poza angielskim pochodzeniem po tacie, muszą mieć też polską tożsamość. Jak lepiej mógłbym wtłumaczyć mojej córce Zosi, co to znaczy Polskę i być Polakiem, niż pokazując jej historię osoby, bez której Polska by prawdopodobnie nie istniała. Jestem w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Suliówku, niedaleko Warszawy, aby poznać historię tego wybitnego człowieka. Tak jak ja, Piłsudski wierzył, że naród zbudowany jest na bazie wspólnych wartości i wspólnej historii. Przechodząc przez muzeum, miałem w głowie tak wiele pytań. Co czuł, kiedy jako dziecko wychowywał się w kraju okupowanym przez stałą Rosję, ucząc się od matki języka, tożsamości i wiary, które były zakazane? Co czuł aresztowany i zesłany na 5 lat za swoją działalność niepodległościową? Gdy prowadził Legiony Polskie, jakie uczucie dzielił ze swoimi żołnierzami w okopach pierwszej wojny, patrząc na szare mundury i czapki z świecącymi orzełkami? Kiedy odbudowywał niepodległą Polskę, gdy przejmował 11 listopada 1918 władzę nad wskrzeszonym krajem? Jakie miał myśli, kiedy Wojsko Polskie pod jego komendą biło bolszewików w 1920 roku? Co czuł, kiedy wreszcie ze swoją żoną i ukochanymi córkami mógł począć tutaj, w swoim dworze w Suliówku? Polska tożsamość może znaczyć wiele, ale na pewno wszyscy zgodzimy się z jednym. My Polacy nie zapominamy ani żeby oddać hołd bohaterom, ani żeby nauczyć przyszłe pokolenia, jaka jest cena wolności.